Witam was, widzowie, bardzo serdecznie razem z moim sąsiadem. Witamy was, cześć, cześć, widzowie. Lecimy w pole. Sąsiedzie, co dzisiaj działamy, słuchaj. No to jest sprawa taka, no trzeba pobelować i trzeba ten rzepak dokończyć. Kurde tego. No trzeba. Słuchaj, właśnie mamy taką. Mamy rzepak do zrobienia, do skoszenia tutaj. Kawałek jeszcze, bo tam nie skończyliśmy tego. A poczekaj, tego. Gdzie byłeś wczoraj? Ale... Opowiadaj. Gdzie byłeś? A co ty się interesujesz tym? A gdzie byłeś wczoraj? A wywiad? A? Co to za jakieś baby chodziły po podwórku? Dobra, dobra, Sosia, ty nie wygaduj. No. Nie wygaduj głupot. No. I wiesz co, ja sobie też nie pomyślałem, bo zauważ, że mamy tego obornika, tu się sporo nazbierało, nie? No, no, no. Ja nie wiem, czy nie wezmę z przyczepy jedną, chociaż nie wywiozę stąd. I bym to zawiózł tam może na te długie pole, tam daleko, co ty robiłeś, pamiętasz? No możesz tak zrobić w sumie. Tak chyba zrobię, kurde, bo to tu leży. To teraz tak. Sprawa taka, kto beluje, a kto rzepakuje. No to chcesz to na razie rusz sobie beluj. No a dobra. Ja najwyżej, no co, wywiozę tu jedną przyczepkę i mogę zrzepakować. Dobra, dobra. No. To co, ja na razie rynówkę mogę wziąć z tą przyczepą? Bierz, bo ja 60 będę. Dobra. A, no tak, bo ty będziesz belował sobie na spokojnie. Tak ja wolę 60. Nie ma problemu. No to jest sprzęt, a nie te nowe jakieś te, wiesz, nie wiadomo co. Wiesz, o czym ja jeszcze myślałem, sąsiad? No. Żeby może pogadać z kimś, albo wystawić jakieś ogłoszenie, a może ktoś całkiem będzie chętny, żeby w ogóle belę z pola od nas zabrać, kupić. Prosto sensie, z pola? No oj, wyrobię się. Gówno się wyrobię. No ale to żeby z pola no. Ich nie zabierać? No nie, no właśnie, żebyśmy my nie musieli zabierać, tylko żeby ktoś przyjedzie, może kupi. Widzowie, może ktoś z was by chciał kupić od nas trochę BL z pola. Od razu, żebyśmy zbierać no, się. No w sumie to jest dobry pomysł, no. Tak nie, no to mówiąc. Jest dobry pomysł, bo sporo było tego złożenia. I tak szczerze, to moglibyśmy sobie założyć, tak, tutaj na tych bliskich polach. No. Możemy sobie zostawić tam tych bel trochę, a z tych dalszych gdzieś, to już my byśmy nie musieli zbierać, tylko ktoś sobie, wiesz, no w sumie tak. Zbiera, sobie zwiezie. Ty, no to możemy tak zrobić, tylko trzeba ogłoszenie gdzieś puścić, nie? No to... trzeba było, tylko wiesz, ludzie tak jako z pola, żeby zebrać, to pewnie nie chcą. będą chcieli pewnie mniej dać pieniędzy, nie? A to tak to ja bym nie chciał. No, no to w zasadzie? Ja bym chciał pełną kwotę. No, no bo po ile teraz możemy mniej więcej belę sprzedać? Ty, możecie nie mam napisać tam. A właśnie widzowie napiszą, bo ja nie mam pojęcia. Po ile tak sprzedajecie belę słomy? No ale tak szczerze, tak jest mniej, no to ja już chyba wolę to pozwozić sobie. No może i tak, nie? Musisz mniej zarobić, wtedy, bo to ile to jest chwila roboty. Znaczy chwila, no trochę niby, się zajdzie. No w sumie, nie, no w sumie chwila, tylko wiesz, najgorszym u nas tak, najgorszą taką u nas sprawą, że mamy takie przyczepy liche trochę pod belę, no nie? No. Że te bele tak średnio na te przyczepy chcą w ogóle wchodzić. To jest taki. Czemu nie taki od kogoś pożyczyć? Minus. Pożyczmy od kogoś przyczepę do bel. Myślisz, no ale to od kogo tu pożyczysz? Od Adama. Odkąd no, mają? Od Adama? Chcesz mają... pożyczać cokolwiek? No. A czy ty pożyczysz? Bo ja no a później ja będę musiał mu pożyczyć coś jak będzie chciał, bo głupio. No ty zawsze mu pożyczałeś. No do czasu kiedy mi dyszla nie urwał. A przyspawał? No przyspawał. No ja, no widzisz. Mi kiedyś burtę oberwał i nie przyspawał. Chociaż trochę no na plus, no to się zmienił, chociaż trochę, wiesz, na lepsze. No to widzisz, no a teraz mamy gospodarkę mamy połączoną. No co jak zawsze mnie traktowasz tak samo jak cię, bo tak on to mnie trochę się bał, może dlatego, wiesz. Ty sąsiad, a na przykład wędziłeś już kiełbaskę na święta, bo dzisiaj mamy 29 wrzesień. Czyli to co, jest ty, dzisiaj Wielki Piątek. Ty będziesz wędził? No ja już wędziłem. Tak? No wędziłem. A to może byś mi dał troszkę, co? A mógłbyś sam wędzić? Ale ty wiesz, sąsiad, że wędzenie to nie polega na tym, że ty papierosa odpalasz przy kiełbasie i ty mówisz, no że nie, wędzisz. No naprawdę wędziłem. Sy nie rób żartów, bo... A nie, że papierosem wędziłeś po prostu nie, na kiełbasę? Nie. I drewno musiałem porąbać. Rozumiesz? Tak? No. A ty co, w domu tylko siedzisz i nic nie robisz. No tak, nic nie robię. Ej, tak, no i to ładuje właśnie. Co? No, na przykład ja belę robię, a ten gnój to mógłby tam leżeć, po prostu ci się nie chce belować. No nie, nie mógłby, no to ale stary, no co, we dwójkę będziemy belować jedną belarką? Żartuję, przecież spokojnie. No właśnie, no to wiesz. Ej, ale tak szczerze... Ja mogę belować, jak chcesz. Tak szczerze, już tak odbiegając od tematu, na przykład bardzo lubię święta wielkanocne, nie wiem jak ty. A dlaczego? No nie wiem, po prostu, bo jest ciepło, jest taki fajny klimat. Nawet bardziej ale w od sumie, Bożego ale Narodzenia. Ale nie zawsze na Wielkanoc jest ciepło. Sąsiad. No? Wypieprzyłem się. Ale w tym roku ma być ciepło i właśnie fajnie. Ja lubię tak sobie z rana z rodzinką usiąść, posiedzieć.
Nie wiem jak widzowie, napiszcie w komentarzach, czy lubicie Wielkanoc, bo ja tak bardzo lubię. Serio. Ja miałem awarię lekko, wiesz? Dobra, się nie, tu się nic nie stało. Właśnie jakieś powiadomienie, że Udzian przyjechał do naszej wsi. Tak coś wyskoczyło. Ja miałem lekką awarię po prostu. Tak, coś mi tutaj ptaszki zaćwierkały. Co, a ty wiesz, że jeszcze tego bylowania to mamy tyle, że to jest... Nie wiem. No kurde, no co jest? To jest przez tego moda. To jest masakra, tak szczerze. Trzeba odznaczyć tego moda. Już ja ostatnio o tym gadałem i zapomniałem o tym. Tego realnego, wiesz? tego, coś tam? Tak, bo to, tak, zobaczcie, niektórymi maszynami naprawdę nie da się wjechać, chociaż to też mam wrażenie, że to przez tą przyczepę. Bo ja pamiętam Ursus, to też się strasznie przewracał z nią. Ale tak, jak jest pełna, to jest dramat. Tak szczerze, no to... Bo to jest ten mod na kopanie się i w ogóle, zakopywanie się? Tak, ale to już ja usunąłem, ale to jest dobrze, pochodna tego moda, no. Bo tak, na przykład tymi maluchami to się nie dało z podwórka wyjechać, one się kopały cały czas. Nie dało się, nie dało się. Tylko dało się tak naprawdę po asfalcie jechać, nie? I to no też, i to też po ciężko. Po tych drogach polnych, no ciężko. Ten mod jest fajny, ale on tylko fajnie działa przy takich naprawdę dużych maszynach, to on wtedy fajnie działa. No a tutaj na zakrętach to trzeba do 20 na godzinę zwalniać, bo inaczej jest dramat. Tak, no. Znaczy on pewnie jest fajny, tylko trzeba się przyzwyczaić i wolniej jeździć. No i zacząć realnie grać, nie? No ale czy to... To jest aż tak potrzebne, takie ten, szczerze mówiąc. Oj kurde, ja nie pamiętam jak tu się jechało, poczekaj, bo się chyba zgubiłem. A gdzie ty chcesz dojechać? Na te pole, na 119, dobra, to tutaj w prawo. Na te moje. Tak, znaczy tak, nasze. Tak. Znaczy kiedyś moje, teraz nasze. No, wiesz o co chodzi. No ale to najdalej jest, to już byśmy tam powozili tego gnoju trochę, to będzie z głowy. A i z niego dobrze sypało strasznie z tego pola. Ty, dobrze, bo tam dobrze nawiezione było. No, tam luks. Ale, a czekaj, a z tego pola, co ja kupowałem od tego gościa, ten owiec, tam dobrze sypało czy nie? Nie, tam chyba słabo sypało. Średnio, no. Tam słabo było, owiec słaby był. A to chyba owiec generalnie słabo sypie, co? No, chyba tak. Ale nie wiem, ciekawe jak tam z nawiezieniem było ogólnie. No to już teraz to nie dojdziesz. Już nie dojdziesz. Nie dojdę, no. Dobra. Ile jest, to jest. No i dobrze, i niech jest tak jak jest. Ja, to już nie mam na to wpływu teraz, to już. Pewnie, że tak. Co tu gdybać? Jak nie masz co przyjmować. Tak, już popij wodą. Ale szczerze, te pole akurat w dobrej cenie było kupione, także ja akurat tego to nie żałuję, bo tam... A za ile ono wzięte było? Właśnie nie pamiętam, coś 20 chyba coś tysięcy. No w każdym razie to naprawdę dobra cena. Także... Ty, no to nie jest źle. A zresztą to inwestycja, teraz mogło gorzej sypnąć, a jak zadbamy o te pole to... No tak, ale to wiesz, to za rok sobie może tam coś innego posiejemy, nie? Oczywiście. Bo owiec, tak szczerze, nam to za bardzo owiec niepotrzebny. Niepotrzebny. Bo do czego nam ten owiec? No owiec potrzebny owiec, jak... Jak się konie ma czy coś, to wtedy spoko owiec, a tak to... No bez sensu byśmy... No ale to my go sprzedamy. Czy my już go znaczy, sprzedaliśmy? Tak. Nie, on jest chyba tam... Czekaj, chyba on u mnie jest. Tej... Wiesz? A nie w tej przejazdowej stodole takiej? Owiec to chyba jest w tej przejazdowej stodole. Wiesz co, nie pamiętam, my musimy po... Też to posprzedawać pieruny. Bo no to jest trzeba, do niczego trzeba. Niepotrzebne, dosłownie. To tylko leży, ale ci powiem, tak jak teraz jadę odpoczywa. Z pustą przyczepą, co nie? Jak jadę z pustą przyczepą, to już teraz mogę zapierdzielać, nie obala mi się ten ciągnik. A to myślisz, że ta przyczepa winna? Nie wiem czy przyczepa, na pewno ten mod. Myślę, że ten mod i przez to, że ona jest obciążona, to jakby on, wiesz, działa jeszcze bardziej. Tak. Tak jest moje tutaj zdanie na ten temat. Patrzę, że niektórzy to już mają powapnowane na polach. A to się nie ma co śpieszyć. Nie, ale my też coś będziemy musieli wapno zamówić. A bo to wiesz, kto się śpieszy, ten się diabeł cieszy. Trzeba będzie wapno zamówić. Fajnie, że już mamy te nowe pługi, kurde. I. No. I gruber jest nowy. Kto pod kim dołki kopie, ten zakopie. Pamiętaj. Kto pod kim podołki. No dobra, ja nie wiem. Ty jesteś fanem Mirka. Kto pod kim podołki kopie, ten sam zapada. A ty jesteś fanem Mirka, nie? Nie. No jak to nie? Dlaczego? Ja na tylko troszkę. Ja jestem fanem Marcina P. Marcina Paruwy. Ale ja to ja też akurat, no. A ty jesteś fanem Zupa Obiad. Zupa! Obiad! No jestem, ja ogólnie lubię Adriana Nowaka Rzet. Ja go szanuję go i go serdecznie pozdrawiam. Jak na przykład Mikrocypka też bardzo lubię i też go serdecznie pozdrawiam. No to dlatego, że ty jesteś Mikrodziejusz tak samo. Nie jestem Mikrodziejusz. Po prostu lubię Mikrocypka. On jest fajny, matematyki się teraz elegancko nauczył i
Właśnie już widziałem, jak na tych IRL-ach sobie jeździł z innymi streamerami. Jednak fajnie. Ja widziałem, jak Mercedesem jeździł. Tym takim malutkim? No. Zabawkowym? Ja też. No. Nie, co by nie gadać, on jest śmieszny. Śmieszny to negatywne stwierdzenie. Zabawny to jest pozytywne stwierdzenie. No zabawny, o to mi chodziło. A dlaczego? No nie wiem, tak się przyjęło. Serio? No. A co za różnica, ktoś jest śmieszny, ktoś jest zabawny. No śmieszny, na przykład jak go oglądam, to mam uśmiech na twarzy, no bo on jest taki pocieszny. Nie ja wiem, to wtedy znaczy, że zabawny. Śmieszny, no to okay. Takie negatywne. Że ja się z niego śmieję, tak? Że jest... No to jest zabawny, no to jest zabawny, po prostu. Na przykład tak, nie wiem, załóżmy, byśmy się kłócili, czy coś, ja bym ci powiedział, o, śmieszny jesteś, no nie? To taki negatywny. To inny kontekst też, nie? No nie, ja wiem, kontekst z kontekstem, ale tak jest. Śmieszny to jest tak negatywnie jakby odbierane. Nie jako komplement, o. To nie wiem, to jakoś tam dziwną stronę to wszystko brynie. Tak. Tak, a czekajcie, tutaj jeszcze. Ja myślę, ja tam dwie przyczepy zawiązę, więcej może nie będę woził, co? Bo tego obornika też tu wiele nie zostało. Ale to trzeba będzie jeszcze wybrać go od krów, u krów będzie jeszcze sporo. No, ja tutaj trochę omijaków porobiłem i przejeżdżam. Na tamtych polach, kurde, to jest tyle omijaków, że to jest szok, nie? No ale ja wiem, na tym ciężko, bo jakiś przygłupek to kosił. Kto kosił? No ty! Jak to ja? No ty to kosiłeś przy domu, te pole. No i co tam, źle jest pokoszone? No chłopie, wzdłuż, w poprzek. Wszystko, nachodzą na siebie. Nie przesadzaj. No serio. No poprzeczniaki też trzeba zrobić, co? Na środku pola? No, na środku pola poprzeczniaki robiłem. No było. No nie, ja idę zobaczyć, w którym miejscu. No już teraz, to chodź. No, omijaków narobił, on zadowolony. O, tutaj był. O, jeszcze jest, zobacz. Linia. I to w poprzek przechodziło. No nie, to wygląda bardzo dwuznacznie. Wydaje mi się, że po prostu ty nie umiesz belować, wiesz? No nie, no to czekaj. O. No. I tu linia była przez całe te. I tu linia przy linii, to nie jest tak łatwo to pobelować, sąsiad. Dobra, ponawracać. No to, a kosić to jest łatwo między tymi słupami, myślisz? No kosiłem i sobie dawałem radę. No przecież mówisz, że ja tam kosiłem. No ale nie mówię na tym polu, tylko ogólnie. No ale słuchaj, ja mówię na tym polu, bo akurat na tym polu specyficznie. No to sąsiad, słuchaj, to trzeba chłopa, nie pajaca. No to dobra, następna żniwa ty wszystko kosisz, ja będę sobie siedział. Żartuję. Ja będę sobie siedział w ciągniku z przyczepą, okej? Okay? Dobra, będziesz kosił wszystko. Okej. Okay. I wtedy też będziesz belował wszystko. Dobra, no, tak będzie bizon z kabiną i z klimatyzacją. No. Tak, zaraz. To, kurde, to jak ty będziesz wszystko kosił, to nie będzie bizona. Bistulą byś kosił. Co bistulą? A po co tobie? Dla ciebie samego to się nie opłaca nowego kombajnu kupować. Przecież my tu się rozwijamy, tu trzeba bizona kupić tego z kabiną. Ale co, tego giganta chcesz? Oczywiście. Bizon gigant. No zobaczymy, jak z tym budżetem się wyrobimy. Na razie mamy 104 tysiące. Bo jakie były te bizony, szczerze mówiąc, to ja nie wiem. Bo to były różne wersje tych bizonów były, nie? No jest, sporo wersji. No ale one są mniej więcej podobne do siebie. No zobaczymy jeszcze, oficjalną decyzję podejmiemy według znaczy, tego, jakie tam ceny będą w ogóle, nie? Ja proponuję na pewno nie ten najtańszy, ale też ciekawy ten najdroższy. Taki pośredni, żeby był po prostu, nie? Wiesz, co chodzi? Najlepiej to jak kupimy jakiegoś grata po prostu od kogoś. Taki, co nawet jeszcze? Nie odpalał. Nie, no tak, to nie mów, ty. Ty, patrz, no nie wytrzymam. Co? Ja się obaliłem. Znowu? No wywrotna ta proszę. Ty, druteńku. Ale to nic się nie dzieje. Wadzidełku. Trochę mi się znowu wysypało, cholera. Serio? Dobra, no ja się tym nie przyjmuję, sąsiad, bo to nie jest jakaś też duża ilość. A ile tam było? Ale to mi się z tura tylko wysypało, bo ja natura zawsze tam trochę dobieram. A. Także wiesz. To ja wiem. Tu nie ma co też za bardzo przeżywać. Dobra, tu tak tego idealnie nie będę robić, tylko te większe te omijaki. A te pole... Co pierwotnie tam twoje było, obok tego mojego dużego, nie? No. To już zrobiłeś? No nie, teraz będę je belować. Aha, dobra. I jak tam patrz, dziada. No nie da się, no nie no. Co żeś narobił znowu? Przyznaj się. Obalenie. A w którym miejscu? A na drodze prostej. Serio? No. Serio? No to nic, sąsiad. A czekaj, jakbym tędy pojechał skrótem. Ale sąsiad, serio?
Dobra, chcesz powozić obornik, to zobaczysz. Nie, ja sobie żartuję. Ja cię lubię czasami podenerwować. Ty, ale ja pojechałem skrótem, który... Ty jesteś taki truteniek troszeczkę, wiesz? Taki pazidełek. Masz śmieszną główkę. Wiesz co, sąsiad? A ja byłem u fryzjera dzisiaj. Tak? Jaką no. masz główkę? Śmieszną? Ja ci wyślę zdjęcie, to powiedz widzom, jaką mam główkę. Ja Dobra? Pokażę widzom. Nie. Pokażę. Nie, no nie mów. Pokażę. Nie, no nie pokazuj. Pokażę. Nie, no please. Dobra, wyślij. No please. Ale nie pokażesz widzom? Pokażę. No nie, no please. Wyślij. No wysłałem, ale... Nie, nie pokazuj, please. A możesz pokazać, jak zablurujesz. No nie, no nie będę przez tego blurował później. Jak oceniasz moją główkę? Jak pocisk. Ale nie, no, ale lepiej w tej fryzurze co teraz, czy nie? Dobrze. Tamtej było gorzej, co? No, teraz lepiej. A każdy mi tak mówi, a mi się tamta w sumie podobała. A lubisz sobie czasami tak włosy na żel ustawić? No, znaczy nie na żel, tylko na gumę jakoś taką. A, na gumę. No serio. Ja... Bo ja nie lubię żelu, bo potem na tych włosach widać, że to jest ten żel. I one są takie, nie wiem, jakieś takie świecące się... No, ja wiesz, to, co chodzi. Ja pamiętam, jak byłem młodszy, w sensie, no jak dzieciakiem byłem, to ja często używałem właśnie takich rzeczy, jak jakiś żel. Później, pamiętam, odkryłem... Bo ja na przykład robiłem tak, że smarowałem żelem, a później na przykład, jak on wysechł już, to tym, grzebieniem, tak wiecie, żeby się ten żel tak rozdrobnił. Albo później już odkryłem taki proszek do włosów, to też go używałem w ogóle. A teraz, no. już jak jestem starszy trochę, no, to ja nie mam na to czasu w sumie. Nie chce mi się. No to chwila, moment roboty, też tak gadałem, dopóki nie zacząłem. Ja to lubię, nie zacząłem. Ja to lubię, jak mam każdy włos w inną stronę. Bo ty jesteś taki loczek trochę, sąsiad. Nie, ja mam po prostu poplątane włosy. Na ciebie pani szkoda mówiła loczek. No. A na ciebie mówiła, czekaj, jak ona cię gadała? Jakoś śmiesznie. Nazwisko ja przekręciła. A, nazwisko ona przekręcała, no tak. Nie pamiętam jak. Ja pamiętam. To nie mów. Ale to nie będę gadał. Nie mów. Nie mów, bo po odcinku mi powiesz, bo ja nie pamiętam, zapomniałem już tego. Ale ty się strasznie wkurzałeś na to. No tak, ale ty byś się nie wkurzałeś się, jak ona ci gadała, że jesteś loczek? I nie, nie wkurzałem się. Ona mi gadała loczek albo wądołek. Ja nie wiem, w sumie się nie denerwowałem. I ona zawsze mówiła, że ty się zamiast się uczyć, to jak spisz w grach. Levele wbijesz. No, tak gadała, to prawda jest. Ona albo gadała, patrzyłaś na mnie i mówi, że o, ty to chyba niewyspany jesteś, loczek albo wątpliwy, no nie? I pewnie znowu siedziałeś całą noc. Kurde, no w sumie, no co mam, miałem ją z błędu wyprowadzać, jak taka prawda była, nie? No ja lubiłem sobie trochę pograć na komputerku. Ona niby lubiłem. Była spoko, ta babka od tego angielskiego, ale z drugiej strony czasami denerwowała. Nie, ja ją lubiłem w sumie. Znaczy ja też się bardziej lubiłem, a czasami jakieś właśnie takimi głupimi tekstami mnie denerwowała. Denerwowała cię, tak? No. I nie lubiłeś jej wtedy? Nie, no ogólnie ją lubiłem, tylko jakieś takie głupie docinki były, tak jak z tym widzisz, nazwiskiem czy coś. No po co, jak ja do niej mówię, że mam inaczej nazwisko i ona dalej to samo. No bo ona zapominała autentycznie, ale to... Ona nie robiła tego złośliwie, mam wrażenie. Nie. No nie, no myślisz, że nie robiła tego... Ona przez co miała dziennik i miała wszystkie imiona i nazwiska. Nie, ona czytać nie potrafiła. No ale zobacz, to tak jak... Ja tobie dam porównanie. No może trochę abstrakcyjne, no bo w sumie... No my jakby mamy więcej widzów, niż załóżmy taki nauczyciel ma uczniów, no nie? Mhm. No ale dobra, no to o, dam ci porównanie. Ile taki nauczyciel może mieć uczniów wszystkich? No nie wiem, ze setkę? Ty no, może mieć. Może mieć. No to powiedzmy, że ty masz 100 osób na live, no nie? No. Zapamiętasz każdą z tych osób? Załóżmy, że średnio, statystycznie, odpowiesz nawet każdej osobie, no nie? Ale wiesz co, chociaż raz. Tylko taki nauczyciel nas przez 3 lata jakby uczył, nie? Codziennie, więc to też jest inaczej. A na przykład mogę ci powiedzieć moje wspierające, bo znam na pamięć. No możesz. No, na przykład moje wspierające to jest tak. Magda Kozlecka, Nikodem Kasprzycki, Kolis numer 3, Oporowiec, Szymon Kos, Powietrze, Karasik, Tymon Hawryszko, Wielkopolska Agrotima. Czy ty pamiętasz swoich wspierających na pamięć, sąsiadku? Na pamięć nie pamiętam, bo szczerze mówiąc, ja mam bardzo dużo wspierających. Mam 23 wspierających.
ale zachęcam do tego, aby moi wspierający pokazali się w komentarzach, żebym mógł utrwalać ich nazwy. I pozdrawiam was wszystkich serdecznie i bardzo dziękuję. Też was pozdrawiam. O, sąsiad, ty już rzepakujesz. No, już wjechałem. Tamte dwa pola... To wistule to z daleka widać. Jak, dobrze chodzi? A czego żeś tu przylazł? A poglądać. Lecę. A po co? A bo się po co, to się nogi no co. A dużo tam gdzieś zostało tego belowania? No trochę. Sąsiedzie? To wiesz co? A no. nie wejdzie ci w wistule? Wejdzie. A. Wejdzie, bo ja na żwir wysypałem pół zbiornika na podwórku. Na glebę? Wyjeżdżałem. No, ale ja to później łopatą podgarnę, wiesz? Okej. Okay. Wrzucę to gdzieś tam do... Okej. Do stodółki, niech leży na klepichu. Okej. Tak sobie myślę, proszę ja ciebie. Okej, let's go. A czy to problem jest dla ciebie? Ani trochę, tak szczerze mówiąc, niech leży. Czy się stoi, czy się leży? Nie wiem, o co chodzi. To wypłata się należy, sąsiad. A, ale sąsiad, my tu pracujemy na własne konto, nam to wypłaty nie daje. Chyba, że... Zrobimy taki deal, że ty mi oddasz wszystko, co masz i ja cię zatrudnię jako mojego pracownika. Ja będę na ciebie mówił parobek. Chcesz? A o jakich pieniądzach miesięcznie mówimy? 2000 zł. O, to nie ma opcji. Ale będziesz miał gdzie mieszkać i wyżywienie jeszcze. To zaraz w historii wysiądziesz. Będziesz dostawał 3 kromki chleba dziennie. Z tym. Z masłem i z cukrem. Nie ma takiej nawet opcji, sąsiad, to jesteś jakiś kurde... No to bez cukru, z samym masłem. Jesteś kurde jakiś niepoważny, sąsiad. Czemu? No nie takie głupoty, po 3 gadasz. A ja to wiesz, czego się nie mogę doczekać? Czego? Orki. Orki z Majorki. Orki z Poznania. No, ze Stalowej Woli. Ja też bym sobie przeorał. Co ty byś? Przeorał. Aha, właśnie, my musimy miedzę poorać tutaj. Ja, no. Ja, te drzewa trzeba będzie wykarczować. No trzeba będzie, kurde, będzie bujania się trochę z tym, szczerze mówiąc. No ale... Lepiej tak, niż tak jak teraz. No i trzeba będzie się zająć łąką. No ale to łąka to chwila, moment, kurde. To co będziemy działać? W następnym odcinku co będziemy działać? Z czym ruszamy najpierw? No, jeszcze trzeba pobelować do końca. Roboty jest dużo właśnie, jest belowanie. Trzeba będzie kosić trawę. Trzeba będzie rozrzucić obornik. No. Trzeba będzie z tą miedzą ogarnąć, drzewa wyciąć. A co to tak tej słomy nasrane? Co 2 metry, kubka. No bo tam chyba było zatrzymywanie się jakoś, nie wiem o co tam chodziło. Nie Może pamiętam. Sypaliśmy w locie czy coś. Szczerze? Tak mi się wydaje. Nie pamiętam. Kurde, ja to dzisiaj śpiący jestem, coś, bo ja rano wstałem. Ty, no ja wstałem o 6.20. A, no to ja trochę później, ja o 6.40. No. Nie, też 6.20. Ja jeździłem samochód odebrać do mechanika rano. No to ja pojechałem do wędzarkę zrobić, ustawić. No i trzeba było trochę drewna porąbać i rozpalić. A tam serio wędziłeś? A co wędziłeś ogólnie poza kiełbasą? Kiełbaski i jakieś tam szyneczki, nie szyneczki. Ale dużo? Ty, wyszło sporo, no. No i kiełbaskę dzisiaj robiliśmy, nie? Sami. A co byś na przykład na to powiedział, żebyś następnym razem sobie na przykład tak głowę do wędzarki wsadził, żebyś trochę odwalić? Właśnie wsadzałem, wiesz? Polecam. Tak na skórę głowy dobrze to działa. Mhm. I później zapach taki ładny jest, kiełbasiany. Weź, tak, śmierdziałem, jeszcze do fryzjera, wiesz, szedłem, to aż mi wstyd było, no mówię. A to nie umyłeś głowy przed fryzjerem, tak? No nie. Nie było kiedy. Czyli szkodzi. Ta, co to szkodzi? Nie przejmuj się tym, sąsiedzie. No co to szkodzi, co to? I myślę, że w mojej fryzjerce to ślinka ciekła na mój zapach. Tak. Ona poczuła. Myślę, że na pewno. Wędzonkę. A jak wyłączyć GPS-a? A nie wiem. Kontrol coś tam. W? Alt W? Nie wiem. Nie wiem. Dobra, to już skończyłem. No ja już też skończyłem, wysypuję sobie rzepak. No i co, w sumie? Koniec odcinka chyba, to się trzeba widzieć. Kończymy na dzisiaj, no. Kończymy. No poczekaj, tylko na podwórze wjadę. Albo nie, ja nie czekaj. Dziękuję za oglądanie. Dziękujemy wam serdecznie.
Pozdrawiam was bardzo serdecznie i widzimy się w kolejnych pracowitych odcinkach. Ja też was pozdrawiam. Trzymajcie się. Cześć. Siemanko.